Witajcie w drugiej części filmiku dotyczącego naprawy komputera klienta, który zdecydował się go do mnie przysłać. No, pogląd widzieliście w pierwszym filmiku. Tutaj jest już nowa klapa, zaślepka, antenka Wi-Fi jest już zamontowana. Już nie warto było tego robić poza, znaczy w kadrze. No i dobra, będziemy się brali za odklejanie. Chociaż my musimy wymienić tu Wi-Fi, to chyba musimy rozkręcić całość, wiecie? Coś mi się tak wydaje. Niestety, nie pójdzie.
Dobra, bateria odłączona, możemy bez przeszkód sobie działać dalej. Antenki mogą sobie fruwać, gdyż one są powodem demontażu dolnej części laptopa, gdyż po prostu zostały przerwane przez uciętą obudowę, znaczy pękniętą. Tak więc, no, tak dokładnie to widzę. I w sumie, jeżeli już tak jesteśmy na tym etapie, to zdemontuję skrzydło. Wtedy będzie mi się wygodniej operowało. Widzicie, zaraz nie trzymał się już w ogóle. Jest tutaj wyłamany fragment obudowy klapy. No cóż, no to było do przewidzenia akurat. No i tak, dobra, ja tu sobie tylko lekko dmuchnę, żeby było mi wygodniej pracować. I weźmiemy się za odklejanie klapy. Tak, myślę, wystarczy. Tutaj jeszcze nożyk. Odgiąłem troszkę zawias, już zawadzałby oblinkę. I teraz delikatnie podgrzewamy. Jeszcze podkręcę temperaturę. Podgrzewamy obudowę tak, aby klej się rozrzedził. Pamiętajcie jednak, że nadmierne przegrzanie matrycy spowoduje odbarwienia. Tak więc jeżeli nie macie za bardzo pojęcia wprawy, to no to lepiej chyba za to nie zabierać, bo można sobie zrobić większą biedę, gdzie już sama wymiana klapy no, tych elementów obudowy, które zazwyczaj ulegają uszkodzeniu, w tym wypadku klapy, zaślepki i antenki od sieci bezprzewodowej, to już jest niemały koszt. Tutaj w tym wypadku koszt robocizny i części to wyszło jakoś chyba 405 zł, coś takiego. Już tak niemrawo mi się to rozgrzało. Zobaczymy, jak będzie szło.
Jak widać, ramkę udało się zdjąć w bardzo ładnym stanie, bardzo przyzwoitym. Jedyny defekt, który no, niestety powstał, to tutaj małe zarysowanie. Nie czuć go nawet pod paznokciem. W momencie, kiedy podważałem ramkę, no i zjechał nożyk. Niestety, no, na takie rzeczy trzeba być przygotowanym. Tak bywa. Klej również został po dobrej stronie. Tak, ja sobie go tutaj tylko zetnę. Tak. Już tutaj się nam zrolował. No i tak to wygląda. Teraz tak, wezmę sobie nowe graty gdzieś bliżej ramkę, żeby leżała sobie bezpiecznie, przełożę też w inne miejsce. No i cóż, i zacznę się dalszym demontażem. Tak, filmik pewnie już niedługo, w momencie kiedy dopnę, znaczy przełożę wszystko do nowego skrzydła, filmik się zakończy, gdyż nie będę nagrywał demontażu całego komputera. Wystarczy sobie obejrzeć całość od tyłu. No, tak więc lecimy dalej. Pamiętam, że jakoś tą zaślepkę zdejmowałem, ale za bardzo nie pamiętam jak. Ta zaślepka jest uszkodzona w tym miejscu, tak, więc ona idzie do kosza. Nawet trafiłem. Dobra, tutaj mamy sporą część kleju, właśnie została został on po poramce. Trzeba to jakoś delikatnie się pozbyć.
Troszkę matryca zdjęta. Teraz sobie cyk. Zdejmiemy taśmę. Hops. Tutaj, nie wiem czy widzicie, są dwie antenki, no i przecięte, tak jak mówiłem. Dobra, teraz tak, matrycę odłożę chwilowo na bok. Pamiętajcie, żeby jak najczęściej czyścić powierzchnię, na której będziecie kłaść klapę, gdyż jest to bardzo niewdzięczny materiał. Ładnie wygląda, ale bardzo ciężko go zachować w dobrym stanie i łatwo go zarysować, tak? No ale to jest akurat taka bolączka. Że klient już po wyjściu z serwisu i pierwszym użyciu laptopa zapewne będzie miał zarysowane, tak? Użyjesz jej teraz. Wrócisz do siebie. Ale to było. Powinieneś wrócić. Mam prośbę. Zabierzesz Kalena. Zabierzesz go do siebie. Tak, proszę. Nic nie wiesz. Zabierz. Dobra, to tu. Dobra, teraz muszę znaleźć. Aha, dobra, mam.
miejscu brakuje trochę kleju. Tak więc ja użyję zwykłej taśmy klejącej, dwustronnej. Jednak dam grubszą warstwę. Trochę to rozklejanie trwało, ale co zrobić? No dobrze. Nakładamy ramkę. A, zanim ramkę, już bym dał ciała. Cyk. Pamiętajcie sprawdzać śrubki, żeby nie wkręcić niechcący za długiej. Gdyż wtedy no, zniszczycie obudowę, tak będzie wypukłość. Ok. Teraz odepnę opaskę, bo mi będzie przeszkadzać. Trzeba to zrobić precyzyjnie, jednak trzeba również mieć świadomość, że różnie może być. No, ramka wygląda świetnie, nie będąc skromnym. Tak więc w następnym etapie wezmę się już za montaż całego komputera, jednak tak jak mówiłem, nie będę tego nagrywał. Dzięki za uwagę, łapka w górę i sub. Do następnego.